Cześć! W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam Wam pięć wypowiedzi europosła Prawa i Sprawiedliwości, pana Zbigniewa Kuźmiuka. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Rząd jest w bardzo trudnym położeniu. Polska nie może być pierwszym krajem, który powie umowie CETA nie, choć nie do końca jest z tej umowy zadowolony. Na paru odcinkach bardzo mocno z Komisją Europejską walczymy, nie możemy być w każdym sporze na czele tych, którzy się czemuś sprzeciwiają. Zupełnie tego nie rozumiem. Polski rząd powinien przede wszystkim myśleć o interesie Polaków. Przez to, że rząd nie był przeciwko tej umowie, może ona teraz wejść w życie, bo władze Walonii, mimo że były przeciwne tej umowie, to dały za wygraną. No ale przynajmniej nie daliśmy innym powodów, by mieć do nas jakieś pretensje. Powinny powstać dwa pomniki. Jeden poświęcony prezydentowi Kaczyńskiemu i drugi poświęcony wszystkim ofiarom katastrofy. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego? Czy pochowanie na Wawelu prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie wystarczyło? Rozumiem, żeby postawić pomnik ofiarom katastrofy smoleńskiej, ale jeszcze dodatkowo postawić pomnik Lechowi Kaczyńskiemu? Dlaczego? Pan Zbigniew o tym, czy stać nas na program Mieszkanie Plus? Polskę musi być stać, jeśli chcemy zatrzymywać młodych ludzi w kraju, jeśli chcemy, by rodziły się dzieci. Musimy działać kompleksowo. Potrzebny jest jeszcze segment związany z pracą. Jakim cudem program mieszkanie Plus, dzięki któremu rzeczywiście powstaną tanie mieszkania, ma pomóc w zatrzymywaniu młodych ludzi w kraju? Najgorsze w tej wypowiedzi jest to, że dopiero teraz, po tych wszystkich programach socjalnych, rząd miałby zabrać się za segment związany z pracą. Teraz. I to mówi doktor nauk ekonomicznych. Donaldowi Tr Trumpowi daleko do Jarosława Kaczyńskiego pod każdym względem. Donald Trump jest miliarderem, posiadaczem wielu nieruchomości w USA. Jego najbardziej znaną nieruchomością jest The Trump Tower. Jest również prezesem The Trump Organization, która zarządza ponad setką przedsiębiorstw. Donald Trump rzeczywiście tworzy miejsca pracy. Krótko mówiąc, przedsiębiorczy miliarder, ojciec piątki dzieci. I od całkiem niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych. Jarosław Kaczyński jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Przed chwilą cieszyliśmy się z 39 medali sportowców niepełnosprawnych. Cieszyliśmy się, witaliśmy ich z radością, a jednocześnie, bez zmrużenia oka, mówimy, że jeżeli dziecko ma podejrzenie, Jakiego, ja, jakiejś niepełnosprawności, to możemy je zabijać. Czy to o, nie jest schizofrenia? Pan Zbigniew, jak każdy przeciwnik aborcji, zakłada, że wady płodu czy dziecka będą małe. Brak rączki czy nóżki u dziecka nie powinno być powodem do przeprowadzenia aborcji. Jak widać po Paraolimpijczykach bez kończyny czy nawet dwóch kończyn można normalnie żyć. A nawet być sportowcem. Z drugiej strony, i dlatego uważam tą wypowiedź za wybitnie głupią, zdarzają się ciąże z ciężkimi wadami. Z takimi wadami paraolimpijczyków nie spotkacie, ponieważ jeśli dziecko dożyje na rodzin, to i tak w ciągu kilku godzin czy tygodni umrze często w męczarniach. Z tego właśnie powodu nigdy nie powiedziałbym, że ludzie cieszący się z medali paraolimpijczyków, będący w jakiejś części za aborcją, mają schizofrenię. Według mnie nie można nawet porównywać małych wad, jakimi są na przykład brak ręki, do ciężkich wad, przez które dziecko zaraz po urodzeniu umiera w męczarniach. I to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś ciekawe wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.